Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie kontynuujemy naszą przygodę Trajana, można powiedzieć. Przygoda Trajana, dokładnie tak. Tak się nazywają te odcinki oczywiście. Gramy w Cywilizację 6, tutaj mamy cywilizację Rzymian, jak widać na załączonym obrazku. Tak powoli się rozwijamy, mamy dopiero 3 miasta, tu mieliśmy dosyć intensywny atak barbarzyńców, który jeszcze trwa. Cały czas z nimi walczymy. Powstają jakieś kolejne tutaj budynki. Jedno co jesteśmy szczęśliwi to, że udaje nam się nawracać na omianizm miasta moich przeciwników. Także to jest fajne. Coś mi w nosie swędzi, to ja może wytrę ten nos po prostu. Przecież nie będę dubał na wizji, nie? Chociaż prawie już dubałem, no dobra, nieważne. No ogólnie tu warunków relacji nie mamy zbyt pięknych. Jeśli chodzi o miasta, państwa, to mamy w dwóch miastach, jesteśmy suzerenem, walczymy o Jerozolimę, żeby naszą religię szerzyć. No i zobaczmy jeszcze sobie a propos religii, jak to tu wygląda. Moja religia, omnizm oczywiście. Mamy już możliwość rekrutowania wszystkich jednostek, bo już inkwizycję odpaliliśmy. No i tutaj tak wygląda liczba wiernych, nie? Nie jest najgorzej. Jak sobie zobaczymy jeszcze tutaj na rankingi światowe, w religii jestem na drugim miejscu, niestety Hiszpania jest na pierwszym, jak widać tu ma apostoła jednego z. Jestem na prowadzeniu w kulturze, mam trochę turystów, to dobrze w sumie. I jeśli chodzi o dominację, to oczywiście nikt, wiadomo, nauka daleko w polu. No i tylko ta religia jeszcze została. Mój omnizm tylko ja w tej chwili wyznaję. Wyznawali Grecy jeszcze, ale mi niestety Hiszpania tutaj psuje moje plany pod tym względem. No i właśnie się dowiaduję, że jestem Judaszem, który przybywa, aby zdradzić pana. I mam dziwne inne ustroje, bo mam inny ustrój, ale to nie znaczy, że muszę po angielsku o tym wiedzieć. Trzeba mieć patch do tej gry. Fiskalbis szybko się zapełnia, warto mieć wysokie dochody, prawda? I teraz, what the fuck? O co ci chodzi, Haraldzie Hardrada z Imperium Norweskiego? Dlaczego mówisz taki tekst? Czyżbyś chciał coś ode mnie uzyskać? Moje koniki są niestety pod atakiem i zostały zniszczone. Tego się mogliśmy spodziewać. Mógłbym tu walczyć, ale to mi się nie opłaca, jak widać na załączonym obrazku. Pytanie, co ten gościu robił? Czy on tu chce wypierać to prawosławie i jeszcze jednego wiernego zrobić? Chyba tak. Mogłem chcieć iść tu, do Kazania. Ale chyba nie, chyba tu po prostu wykorzystam to. Niech szerzy omnizm. A tu jest inkwizytor, który ma wyplenić herezję, ale żeby wyplenić herezję, to ja muszę chyba mieć coś innego. Nie wiem co dokładnie. Dlaczego nie mogę... A tu jest splądrowane to. A dlaczego to jest splądrowane i nienaprawione? Halo, Mykeny, Grecja. Co to ma być? Tu teraz mam mnóstwo apostołów, którymi będę szedł nawracać. Zastanawiam, mógłbym tam po prostu iść. Do Stavanger, do Nidaros i do Sztokholmu. Tromso się samo chyba nauczy. No, Sztokholm to jest mój cel. Słuchajcie. Sztokholm to jest mój cel. Dobra, ty idziesz do Nidaros, bo widzę, że masz dwa ładunki. A ci mieli po cztery... Nie, ten ma dwa. Ty idziesz do Myken. Będziesz usuwał religię i ty też to masz? Ty idziesz do Sztokholmu. Dobra. Tam niestety konika straciliśmy jednego. Podejdziemy sobie tak zobaczyć tylko ten. Wielkiego człowieka możemy zatrudnić. Możemy zatrudnić wielkiego naukowca. Galileusz! Zyskuje 250 punktów nauki przy standardowej prędkości za każde zasiadające pole gór. Zatrudniam Galileusza, czemużby nie? No i teraz właśnie, tak, to mogę go tylko tu zrealizować tak naprawdę. I pytanie, ile dostanę za to punktów nauki? Jedno pole gór sąsiaduje niestety tylko, więc zostanę tylko 250 punktów nauki. Ale zawsze coś. Mechanika zostanie odkryta, ale to wiecie co, ja to zrobię na następnej turze, żeby odkryć coś natychmiast. Pominiemy tą turę w takim razie. Tu się dzielnica wojskowa buduje, tu się buduje dzielnica świątynna, bo oczywiście musimy nasze te religie tutaj wspierać. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Ogólnie tak zauważyłem,
że około 40 tur jestem w stanie w przeciągu godziny zagrać. Teraz zaczęliśmy, powiedzmy, 11:45, nie wiem. Nie tylko maszyny. A czemu Piotr mi się włączył? Ja nie chcę nic od Piotra. A, bo kliknąłem na Sankt Peterburg, dobra. Więc prawdopodobnie do 120 tury gdzieś zagramy. A mogę Piotrowi zaproponować otwarte granice? Nie mogę. Szkoda. Nie chcę mu dawać złota na turę, nieważne. Do widzenia, panie Piotrze. Jednak idziemy w takim razie naokoło. O, i teraz, słuchajcie, wpierw wybieramy sobie to, co chcemy się nauczyć. A chcemy się nauczyć na przykład... aha, to jest nawet cena. Kartografię mógłbym... To bym mógł od razu, nie? 5 tur od razu robię. Mogę pikinierów wtedy zatrudniać, którzy działają na... A otwórzmy drzewko technologii. Ja chcę zobaczyć, do czego ja tu zmierzam. Edukacja jest na pewno fajna. Mass production z... Chyba do arkebuzerów byśmy chcieli dojść. Czyli to jest... To są strzemiona i to jest ten kolejny. Dobra, wielki naukowcu mój, zostałeś aktywowany. A, no i właśnie, się zmarnowało. Jednak. Szkoda. No ale trudno. Nieprzewidziany zbieg okoliczności. Atakuję tutaj. Prawdopodobnie ten konik niestety padnie wprawdzie, ale... Trudno się mówi, kocha się dalej. Kto? Inkwizytor. On chyba nie może działać w obcych miastach, mam takie wrażenie. Ale może w Genewie będzie mógł podziałać. Ten apostół... Apostół postu, co on ma za ten? Inne wierzenia eliminujesz. To idź tu. Wyeliminuj inne wierzenia z Myken. O, nie jestem podły. Ale mnie nie lubią. Narodzili się jedno z ich miast. Tak! Bo ja lubię nawracać. No i tu moje koniki prawie padły. No i niestety straciłem te punkty. To był błąd z tym wielkim człowiekiem, no. Ach, ach. Ale już nie będę wczytywał gry specjalnie. Ja nie z tych, słuchajcie, co wczytują gry. Co, nawracamy Mykeny dalej, nie? Usuwamy nie, katolicyzm usuwamy, to jest prawosławie. 220 do omnizmu. Konik robi papa. Mamy produkcję w Akwilei. W Akwilei moglibyśmy zbudować. Kurczę, nie wiem, czy nie potrzebuję trochę armii jednak, żeby wyplenić tych barbarzyńców już na dobre. Zaraz feudalizm się zrobi, to dobrze. Z drugiej strony, czy ja tu mam wszędzie ulepszenia porobione? Chyba tak. Kopalnie, nie kopalnie. Plantacje. Tu mógłbym dwie farmy postawić, ewentualnie. A w ogóle, to mógłbym się w końcu wybrać i postawić gdzieś miasto. O, tu jest ładne. Rtęć. Tam jest ładne miejsce na miasto. No, to jest fajne miejsce. A pytanie, skąd ja kupię settlersa? Dobra, to zbudujmy w takim razie trochę jednostek. Ten ma 40, ten ma 35, a ile ma kusznik? 30. To ja legion poproszę. Jak ma się turę tylko robić, to czemuż by nie? Ci tu lecą... O, tu... A nie, tu już był omnizm. O, Sarp Spork się jeszcze zrobił. Spoko. Kto jest bez rozkazu? Procarz mój. To jest barbarzyńca? Nie, hiszpańskie rydwany. Ale Łotr. Walczy ze mną na religię. No trudno. Aczkolwiek ja nie chcę z nim walczyć, bo nie mam co, po prostu lecę dalej, można powiedzieć. A to jest barbarzyńca, ojej. Gorzej może być to, że mi zajmie po prostu ten... O, cio, moja dzielnica wojskowa się na coś może przydać. Konik niech robi sobie przerwę. Procarze, nie wiem, niech wyjdzie na ląd może. Są Hiszpanie wszędzie w tym miejscu. A w Rzymie bym zbudował Siedlera? Czy Kolosa? Kolosa zbudujmy. Tak. Co mi daje w ogóle Kolos? Nie wiem. W sumie nie przeczytałem. Ale na pewno coś fajnego. Plus jeden do maksymalnej liczby szlaków handlowych, na przykład. To jest fajne. Ja chcę jeszcze jednego legionistę.
I mamy teraz możliwość zmienienia doktryn. Mamy wojskową doktrynę dodatkową. Co jest niegłupie? Niech będzie. Punktów mam 5 wpływu na naturę. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Najgorzej oczywiście, jak mi ktoś wypowie wojnę nagle z nienacka. Nagle nie spo... O, tu nie można wyjść. No dobra, to wracaj. Teraz się zapędziłem. Dobra, mamy kolejnego legionistę. Tu wpierw się trzeba obronić. Rzym się będzie bronił. I zestrzeli bez problemu. Będą mi deptać po moim Stonehedge'u. No proszę was. Proszę ja was. Tam wysyłamy tych dwóch legionistów. Niestety to powoduje, że mój koszt jednostek się podwyższa. Bardzo, bardzo. Ale trudno. A w Rzymie za chwilę będziemy... Tu postawimy chyba sobie te średniowieczne mury. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, żeby trochę wzmocnić nasz ten. W Rzymie jak skończy się ten, to kupujemy Siedlera. Bo kupić go nie kupię, bo za drogi, 240 kosztuje. Na pewno mi się przyda. Kto jest bez rozkazu znowuż? Ten apostuł. Ten apostuł postu mógłby polecieć do Sparty? Nie, szkoda, szkoda jego zdolności. Nie wiem, czy nie do Kazania. Słuchajcie. Lećmy do Kazania i weźmy, zróbmy Kazanie w Kazaniu. Bo on usuwa inne religie. Jak sama nazwa wskazuje. Chyba tego Inkwizytora bez sensu mam. Dobra, tu na pewno usuwamy tego legionistę. Tego konika ja poproszę do miasta. I ty się tu broń. A, zadanie do miasta państwa. Ukończone. Okej. Genewa. Barbarzyńcy. Aaaa! Nienawidzę barbarzyńców. Na Teuta Tesa! Weźmy zbudujmy kaplicę. Mógłbym właściwie wysłać kolejną armię apostoło dziwaków. Więc weźmy, wyprodukujmy ich. Tak jak trzeba. Się robi gęsto, widzę. Dobra, następna tura. Grecja została przez Genewę zaatakowana. A Genewa to jest przecież miasto państwo. Amsterdam, Buenos Aires. A to jest Nidaros. Do Nidaros dotarliśmy gościem, który... aha, on nie będzie walczył. On będzie szerzył religię. Teraz tak, co my tu mamy za awanse? Możliwość szerzenia religii dodatkowo 2 razy na wywracanie pogań. Nie, wolę 2 razy więcej szerzyć religię. I będziemy tą religię szerzyć za chwilę w jakimś fajnym miejscu. A zobaczmy, co ten ma za ten. Mamy to. Dobra, to tych dwóch wysłałbym za legionistami, ale wpierw tu trzeba poniszczyć. Ci barbarzyńcy stanowią nie lada problem dla mnie, no. Nie mam na nich opcji w tej chwili. Żadnej. Procarz tu zwiedza dalej tereny. I co z tym apostoł? Aha, oni na razie dostali ten premię. A tamten apostoł zasuwa do Sztokholmu. Bardzo dobrze. O, przepraszam. Mój inkwizytor chyba dotarł. Gdzieś do celu? Nie, prawie dotarł do celu. A czemu to nie mogę? Aha, no dobra, to pominięcie tury. Zdaje się, że po prostu potrzeba na to więcej ruchu. No takie błędy. Raz mi się zdarzyło trafić na taki błąd, że... No i... Przed chwilą... No, 5 tur temu, powiedzmy, mówił, że mam tyle złota w skarbcu, a teraz, że mam rosnący dług. O, faktycznie rośnie. Ups. A czemu? Czemu nagle mam minus 5,2? Genewa mnie nie lubi? To niedobrze. A, mogę wysłać emisariusza. Ale do Genewy nie chcę wysłać emisariusza, bo mi się to nie opłaca. Ja o Jerozolimę będę walczył dalej. A to był taki dobry gościu, bo on szerzył religię i usuwał herezję.
Spróbuj też tam dojść. O, odkryliśmy coś. Co odkryliśmy? Wilno odkryliśmy. Oblegane jest Wilno. To nie za dobrze. Mamy możliwość zrobienia kolejnego szlaku handlowego. Zróbmy go w takim razie. Coś, co mi da złoto. Dlatego mam minus 5,2. To mi daje po 10. Sparta i Mykeny. To mi daje więcej produkcji. Chyba dlatego wezmę to. Ja lubię produkcję. Dobra, no i tu. Chyba go zniszczycie, co? Następny jest awans. Cudownie. No i tu będziemy dalej w Nidaros szerzyć moją religię. I mamy dzięki temu omnistów. Ci wojownicy to są zagubieni dawno w akcji. Biedaki. Ten apostoł do Sztokholmu zasuwa. Nidaros to stolica, tak swoją drogą. Bo chcieliśmy ze Sztokholmu zarazić Jerozolimę naszą religią. Taki byłby plan. Wasz naród dostojen восхищения. Godne jest naśladowania! Sztuka? Nauka? Szkoda, że nie wszystkie te postacie mają przygotowane te kwestie w swoich językach. Widzieliście, że Norwegowie na przykład milczeli. Nie wiem, czy to wynika z tego, że... Każdy mężczyzna powinien nauczyć syna użytecznego rzemiosła albo profesji. Dzięki temu w tych czasach zmiany w kolei losu. Bla, bla, bla. W Aquilei, co mogę zbudować? Patrzcie, mam wszystko pobudowane, a Aquilea jest za mała, żeby budować... ja zbuduję sobie... kupca. Mam jeden ten wolny. Szlak handlowy. Weszła w ogóle Kalinka znowu, bo tak. Dobra, w Sztokholmie szerzymy naszą religię. 660 do omnizmu. Bardzo mi się to podoba. Tych trzeba zniszczyć. W miarę skutecznie. O, jeszcze nie zniszczyli. To bym chciał zrobić awans, ale nie chciałbym, żeby oni zostali zniszczeni. Wrzucę ich do miasta. Miasto ich obroni. Kolos za Turę, bardzo fajnie. Za Turę kaplica, za Turę kupiec. Wszystko za Turę będzie. Masakra jakaś. Problem jest taki, że ja nie jestem w stanie... Na Rodos zbudowano wysokiego na 70 łokci kolosa. Niekoniecznie na Rodos. Artysta zużył na niego tyle brązu. Ale niech będzie. Powstał kolos. Mogę jeszcze jednego kupca dzięki temu postawić, tak de facto. Walczę z oblężeniem, oj oj. Ja walczę z oblężeniem przede wszystkim. Tylko tego mogę zastrzelić? No dobra. Niech będzie. Ty, chłopie, legionie. Masz to. Ty się wylecz. Tak sobie myślę, tu nie mam co uderzać w ogóle. Bo nie ma wolnych miejsc na wierzenia. Więc z tymi apostołami nie mam co tam iść. Ja nie muszę iść na górę. Ty, apostole, idziesz tu. A ten drugi by mógł iść... do Stavanger. Zobaczmy, jak w ogóle moja tutaj religia się trzyma. Gorgo i Trajan. Tak jest, czyli dwie religie. Dobra, to... mógłbym jeszcze tu iść, ale... ja muszę tu Rosjan i Hiszpan przekonać, że to ja to ja. I że warto. Do Sparty idź. Dobra, niech będzie. Ten tułacz... biedny cały czas, nie może znaleźć swojego miejsca. Wow, 12 za Nidaros? Ładnie. To my weźmiemy... Farsalos? Mało, nie? Daje. Do swoich wyślemy to. Tym razem. Znaczy nie do swoich, do Sankt Petersburga, dobra, niech będzie. Zapomniałem, że ja przecież nie mam akurat tych nacji. Nie mam średniowiecznych murów. O, przepraszam, kurier. Wybaczcie, przerwa była trochę dłuższa niż się spodziewałem, ale już wracamy do naszej cywilizacji.
Dwóch kurierów przyjechało w międzyczasie tak zwanym. W Rzymie skończyła się dzielnica wojskowa budować, w związku z tym miałem postawić te średniowieczne mury chyba. Bo o tym mówiłem tuż przed zakończeniem się odcinka. A w sensie odcinka, przed pojawieniem się przerwy. Postawmy te średniowieczne mury, żeby mnie ci nie gnębili tutaj już. Tu się kupiec zbudował. Ja bym zbudował kolejnego, bo nadal jest zapotrzebowanie na kupców. Ale mam trzy. Chyba, że ten kupiec... A, dobra, może on powstał dopiero. Nie. Średniowieczny mur powstał, mam 2x3 szlaki. No nie wiem, o co tu chodzi. W każdym razie, tu nie mam co budować za bardzo. Co jest trochę problematyczne. Niestety Korynt mi się tu za blisko zbudował i mnie mocno ograniczył w rozwoju. Mocno, mocno bym nawet powiedział. Zbudujmy innego budowniczego, którego wyślemy później tutaj w te tereny i w te tereny. O, tu się pojawił rtęć, zasób luksusowy. W tej chwili jest tu kopalnia, więc chyba tą rtęć mam, ale upewnijmy się. Czy ja posiadam rtęć? Posiadam sztukę rtęci. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. I tu się zbudował... zbudowała dzielnica świątynna, więc też mógłbym zbudować... tu mam więcej opcji budowy, bo jest oczywiście miasto lepiej usytuowane. Czy gdzieś się buduje settlers? Tu chciałem settlersa budować. Już teraz pamiętam, to zbuduję tu settlersa. W takim razie. Ten gościu dalej tu będzie nawracał. Sztokholm. Plus 660 do omnizmu. Pięknie. Ten kupiec, o właśnie, bo ten może teraz szlak handlowy utworzyć. Problem jest taki, że do Buenos Aires, żeby dojść ze szlakiem handlowym, bo muszę pokonać tych barbarzyńców i to mnie blokuje tutaj. Zróbmy szlak handlowy do Aquileia. To mi daje produkcję i to mi się podoba. I ten konik teraz mógłby tu ruszyć na tych zwiadowców może i się ich pozbyć. Kto jeszcze jest bez... Inkwizytor mój. Ten inkwizytor jest trochę biedny, bo on nie bardzo wie, co ma robić. Tu nie jest w stanie tego wykosić. Nie wiem, dlaczego usunięcie herezji nie działa. A z drugiej strony nie ma teraz gdzie nawet pójść. Bo został otoczony przez rydwany hiszpańskie. Masakra jakaś. Następna tura. Poproszę następną turę. Ustawmy sobie cel, ponieważ nie wiem, jak to czasowo wyjdzie. Ustawmy sobie cel na 120 tur. Dojdziemy do 120 tury i wtedy będziemy przerywać i kontynuować w kolejnym odcinku. Bo nie mam w tej chwili kontroli czasu. Niestety. Ok, inkwizytor został odpuszczony lekko. Usuwanie herezji chyba działa tylko i wyłącznie jak mam swoje miasto. Żeby usunąć to. Ruszyłem się lekko konikiem i zobaczcie, co mnie już tu spotyka. Dobra, trzeba ruszyć faktycznie z koksem. Bo ci tu mi nie dadzą żyć. Wróć się na razie. Kolejna tura. Właściwie to ten konik mógł poczekać na tego osadnika. Warto mieć wysokie dochody, prawda? Przed chwilą Norwegowie mówili, że warto, że jestem bankrutem. Grunt to zdecydowanie, naprawdę. Okej, okay, mamy proch strzelniczy. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo czekałem na to ulepszenie. To ciekawe, nie? Że był w stanie zaatakować mimo wszystko. Ten budowniczy ma szansę zbudować tartak, ma szansę zbudować tu dwie farmy. Jak dobrze pójdzie, to tu jeszcze do ryb dojdziemy. Na razie zbudujemy tartak, bo to produkcję mi zwiększy. A tu odkrywamy kolejną jakąś technologię. Weźmy sobie... bombardę? Nie, wolę edukację. W Aquileia znowu nie mam co budować, więc zacznę budować modlitwę w Miejscu Świętym, czy logistykę w strefie przemysłowej. Weźmy to. Zobaczmy, co z tego wyjdzie dobrego. Ten procarz... To był inkwizytor gdzieś. Był. Dobrze mi się wydawało. Ten mógłby tego zmiażdżyć w końcu. Będzie kuszling mniej. To jest dosyć kluczowe. Dobra, chyba koniec w takim razie tur w tym momencie. Ja tu chcę założyć miasto. Dacie mi założyć tam miasto, jak zbuduję siedlera. Apostuł. Gdzie on chciał iść? On chciał do Sparty iść, prawda? Jak w ogóle moja religia? Kto wyznaje moją religię? Gorgo i ja. Jeszcze trwają prace, żeby ten wyznawał moją religię. I tu, jak widać, całkiem ładnie to wychodzi.
Wszyscy nas lubią. Plus 4, plus 10? Wow. To nieźle. To ja mam naprawdę plus dużo. Plus dużo, plus dużo. Tam jest chyba za daleko. Okej, okay, to co ten... On do Sparty jedzie. Ewidentnie do Sparty. A tu sprzedamy w gratisie omnizmów. Troszeczkę naszych omnistów. Czy ja jestem w stanie tu kupić apostoła? Nie, tu jestem tylko misjonarza w stanie kupić. Kupię tu apostołów dwóch. Jeśli mi będzie stać na to. O, akurat. Szerzymy wiarę. Kończę oto dysputę na temat władzy. I mamy, słuchajcie, monarchię. Jest wielce prawdopodobne, że ja bym chciał. Jest dyskusja o tym, co wolno Bogu. Tak samo jest nim chęć dyskusji o tym, co wolno królowi. A, teraz mogę monarchię, a za chwilę mogę teokrację jeszcze. Zmieńmy ustrój na monarchię. Bo to mi da więcej sensu. Tak, chcę potwierdzić te zmiany. Jeśli chodzi o moje doktryny, to wojskowe doktryny mogę dorzucić w gratisie. Utrzymanie jednostek zmniejszymy. Trochę trzeba zwiększyć nasze zyski, można powiedzieć. Brońmy się. Ale to tak, taka doktryna trochę na siłę, mam wrażenie. Ten mógłby odkrywać morze. Piękne, szerokie i głębokie. Ten apostoł dalej będzie szerzył omianizm, bo tu widzę, że jeszcze nie wierzą, już uwierzyli. A ci będą teraz tak. Dyskutant czy nawracanie pogan? Problem z nawracaniem pogan jest taki, że... A wezmę to nawracanie pogan, może wezmę tych barbarzyńców, po prostu przekabatuję na siebie. Dobra, niech będzie to. Tu możemy młyn wodny zbudować. Albo latarnię morską. Osadnika, no nie, już tu buduję osadnika. Chyba, że jeszcze jednego, ale gdzie bym tego osadnika drugiego miał wysłać? Tu jest saletra. Ja nie mam w ogóle saletry na swoich terenach. To jest duże niedopatrzenie, słuchajcie. To ja może bym zbudował jednego kusznika albo rycerza? Nie. Do tego potrzebna jest saletra. Ja potrzebuję saletrę. A saletra jest tu. Więc muszę zbudować koło Sztokholmu miasto i przejąć tą saletrę. Tu jest druga saletra, ale tu się w ogóle nie wcisnę. Nie ma sensu w ogóle, żebym się tam wciskał. Zbudujmy w takim razie jedne. Nie ma już legionisty. Bo jest arkebuzer. Ale są rycerze. Zbuduję rycerza w takim razie. Rycerza zbuduję, potem zbuduję siedlera. I będą państwo zadowoleni, jak to się mówi. Dobra. Wszyscy żyją, póki co. Trochę mi wzrosły zyski. Ten apostoł tu jedzie. Oni tu się sami pozarażali. Naprawdę nie mam. Ja naprawdę tego apostoła nie mam co tu marnować. Oni tu się sami wszyscy pozarażają. Ja nie wiem, czy już mnie Norwegia nie wyznaje. Dokładnie. Więc ja po prostu tymi polecę tam i mam nadzieję, że się uda przejść przez wodę tutaj. Tylko. Jednostka bez rozkazu. Dobra, poszerzmy do końca już tutaj, bo tu przez tych się nie przebije. Nie mam niestety inkwizytorów. Bo musiałbym inkwizytorów pobudować. W teorii inkwizytorzy powinni to zniszczyć, ale nie pasuje mi to coś tam. Tu jest awans dostępny. Wpierw zaatakujemy, a awans weźmiemy w następnej turze. Tu budujemy tartak. Dziękuję bardzo. A ten apostół nie wiem, gdzie ma iść teraz. On ma nawracanie pogan, to on może iść tu do góry. Dobra, a ten ma to... tego kapelana, to idziesz tu leczyć tych legionistów. Proszę bardzo. Zniszcz go.
Kto jeszcze? Chyba wszyscy. Tu się Siedler zaraz buduje, tu się zaraz... Okej, skończą badania. Grecja zmienia ustrój na teokrację. Ja za chwilę też będę zmieniał na teokrację. Wykształcony umysł. Dużo się dzieje, dużo się dzieje. Badania. Poproszę bankowość? Masowa produkcja? Nie, kartografię bym chciał chyba. Dobra, weźmy masową produkcję. Tak, wiem, zmienny jestem. Czasami tak bywa. Tu się skończył projekt. Mogę Hagię Sofię zbudować, bo no nie mam nic lepszego do zbudowania. Zbuduję Hagię Sofię. A co ona mi daje w ogóle? Plus 4 do wiary. O, i szerzenie. Tak, to mi się podoba. Tak, chcę usunąć farmę. Zbudujcie mi Hagię Sofię tam. Bardzo proszę. Szerzymy tu omnizm oczywiście. Kto jest bez rozkazu? Ten budowniczy jest bez rozkazu, idzie zbudować farmy. Ten procarz tu się kręci cały czas, trochę jak z Gundek pierdoła. O, weźmy wpierw tego legionistę, żebym nie zapomniał o nim. Obrony. Czy ten jest w stanie... On tylko przejdzie tu, no dobra. Trudno. Nie, to zrobimy tu fortyfikację i tu zrobimy tego konika... A temu konikowi damy awans. Proszę bardzo. Tu się zaraz konnica zrobi. Jak się zrobi konnica, to budujemy Siedlera i idziemy po tą saletrę. Oddam... Życie za saletrę może niekoniecznie. Ale sporo. A ty w sumie możesz tu wejść? A, nie możesz. No dobra. A ty będziesz próbował tam nawracać pogan. Musi robić coraz bardziej intensywnie. To niedobrze. Produkcja w Rzymie. Mont Saint-Michel mogę zbudować. To jest dobre, ale ja tego osadnika potrzebuję. Mówiłem o nim już od dłuższego czasu. Buduję osadnika. Ty sobie będziesz tu czekał. Ty, mistrzu. Tam jest poważna sprawa. O, ci się wyleczyli, bardzo ładnie, o to chodziło. Tam jest zaraz settlers, to pójdziemy. A ten apostół może wejść tutaj i się połączyć z tą jednostką. A ten by mógł wejść tu, gdyby nie to, że nie może. Ja chcę to zrobić i chcę przejąć tych dwóch arkebuzerów. Oni nie powinni być w stanie mnie przejąć. Poczekamy. To jest bez rozkazu, standardowo procarz. Dobra, i chyba wszystko. Bardzo bojowa nam się muzyka zrobiła. Set natura, uwaga! Teraz się... A. Set natura, uwaga! Chodźcie, misiaczki. Zniszczyli ją, ale ja teraz ich nawrócę. Czy jestem w stanie nawrócić obydwie te jednostki? To jest bardzo dobre pytanie. Za chwilę się okaże. Tu się Siedler zbudował, bardzo dobrze, że się Siedler zbudował. Starożytne mury poproszę. Ewentualnie dzielnicę przemysłową, ale to za długo. Tu są dużo, jest dużo nieużytków jeszcze, w sensie budowniczy by się przydał, ale ja potrzebuję starożytne mury. Ja muszę dbać o moje jednostki. Tu robimy połączenie tych jednostek i Siedler zasuwa. Tu jest trochę blisko wszystko. Ja bym chciał tu zbudować miasto, jeśli można. Tam nigdzie saletry nie było, nie? Zobaczmy, jeszcze raz się przyjrzyjmy. Nie, to jest tylko bydło. Nie ma saletry jako takiej. Procarze się kręcą w kółko, póki co. Ten budowniczy może iść tu i zbudować farmę. I się wykończy w ten sposób. No trudno. I patrzmy teraz. Piękny deal. Bardzo mi się to podobało. Najlepsze, co mogło spotkać moich przyjaciół, można powiedzieć. Świetnie, świetnie. Ty czekasz jedną turę na... Settlera i lecimy dalej. Nie lubię opowiadać się po stronie. Dobra, i znowu teraz będziemy zmieniać doktrynę i wejdziemy oczywiście w teokrację. Jak zaraz zniknie ten komunikat tylko. Czyli 15% zniżki przy tym i możliwość kupowania lądowych jednostek bojowych za wiarę we wszystkich. Wszystkie jednostki zyskują plus siły religijne podczas walki teologicznej. Wow.
Świetnie, teokracja. Tak, chcę potwierdzić zmianę. Dążymy do wygranej religijnej. Nie ukrywam, że to jest nasz cel troszeczkę. Nie głupie to. Ale ja wolę to utrzymanie jednostek obniżyć. Mam trochę więcej teraz tych jednostek. Jeszcze przejąłem tych arkebuzerów, to dlatego... To i to nie jest głupie. Weźmy to. Tak, doktryny zostały ustalone. Mogę ideę nową wybrać, zobaczmy sobie. To wszystko już mamy odkryte. Weźmy sobie... Tu dopiero wchodzą te taktyczne odkrycia związane z sojuszami. Ja bym chciał dojść do nie wiem czego. To jest tak naprawdę dzielnica osiedlowa, to jest coś, do czego się zdąża powoli. Myślę, że kliknę sobie coś daleko i niech się to robi. Program jądrowy, niech będzie. Proszę bardzo. Niech się robi. Dobra, tu się teraz ci połączą. Łaskawie. I idą. Tu. Ciekawe, że tędy jest bliżej niż tą drugą stroną. Nie wiem dlaczego tam jest bliżej. Ej, no tu są 23 tury. No naprawdę nie ma sensu. Nie, tak naprawdę najłatwiej było przejść tędy, tylko pytanie jakie tam są jednostki po drodze, nie? Tak sobie myślę. Wow, on może dalej nawracać? Ale zarąbiście. Zarąbiście. Zobaczcie, jak ja dużo zyskałem dzięki temu. I w końcu zniszczę ten obóz najemników, który mnie tam męczył przez całą poprzednią, cały poprzedni odcinek. A ja bym chciał młyn wodny zbudować. Plus jeden do żywności. To turę trwa, więc to się buduje z automatu. Właściwie. Ci się tu biją. Masowe produkcje mam. To dobrze. Ten tu się kręci trochę bez celu, ten procesor. Właściwie mógłbym go równie dobrze zwolnić. Jak mam być szczery. Jak dojść do czołgów? Ja chcę czołgi! Jestem niewyżyty, ja chcę czołgi. Proszę bardzo. W ten sposób się wybiera to, co się uprawia. Brakuje mi tu awansu. Ten niestety nic nie może zrobić. Uciekaj, tylko tam jest arkebuzer i to mnie trochę martwi. Niszczę w końcu ten obóz. Jak ja długo na to czekałem. Da się tu przejść? Nie da się tu przejść. Szkoda. W Rzymie zbudował się ten, więc za chwilę szybciej tutaj nam przyjdzie uniwersytet zbudować. Jak tam udogodnienia Rzymu? 9 na 7, nie najgorzej. Tu jest 15 na 15, mało tych obszarów mieszkalnych. Latarnia morska mi daje jeden i to mi też daje tu po jednym. Pytanie, czy ja wolę stanie, czy zbrojownie? Potrzebuję latarnię morską. Buduję latarnię morską. Emisariusza wysyłam do Jerozolimy. Tu jest już 9, Grecja ma 9. No trudno. I gramy dalej. Kolejne dwa miasta zbudujemy. Mam nadzieję, że pójdzie to dobrze. Utracono status suzerena w Amsterdamie. Niedobrze. Tu potrzeba więcej obszarów mieszkalnych. Też niedobrze. Wiecie co? Ja tego wojownika zwalniam. Ja go nie potrzebuję. Nie wiem, czy on mnie coś kosztuje, ale... Nie potrzebuję go. Naprawdę go nie potrzebuję. Tak, chcę usunąć. To, co jest głupie, że ja dostałem za to 40 sztuk złota, mimo że usunąłem go nie na swoim terenie. Tak nie powinno być moim zdaniem. Ale, co ja się znam. Ten legionista robi wycofanie się na z góry upatrzone pozycje. A ten niech tu pilnuje tej saletry, kurczę. Wam powiem szczerze. Dobra, ci w takim razie arkebuzerzy pójdą. Na tych barbarzyńców na dole.
Liczyłem, że tu się uda dojść, ale się nie udało. Ci się już zarazili, nie? Dalej moją religią. Wróć. Nie chcę iść. Tu walczą cały czas z tymi. Potrzebuję chyba inkwizytorów, no, żeby wyplenić Rosjan. O kurde. Czy oni są w stanie wojny? Gorgo i Rosja. Wow! Gorgo jest ze wszystkimi w stanie wojny? No to niedobrze. Bardzo mnie lubią. Hiszpania mnie nie lubi, bo mamy oczywiście wszystko nie tak jak trzeba. Mogę tylko wojnę formalną im wy... Ci mnie też nie lubią, bo mnie potępili. I wszystkim mogę tylko wojnę formalną wypowiedzieć. Ja chcę temu złożyć propozycję. Oni mnie lubią, ja ich też lubię. Dam wam kunia. Proszę bardzo. Cieszcie się. Bawcie się końmi. Kuń mi nie był potrzebny do niczego. Ale... tu byśmy mogli pobudować troszkę jednostek za wiarę. No wszystko mogę teraz kupować za wiarę, cudownie. Ale kuszników nie chcę, ja potrzebuję apostołów. Jak mi się jeszcze Haga Sofia zbuduje, to w ogóle moi apostołowie będą robić cuda takie, że... Nic więcej nie kupię na razie. Misjonarza nie chcę, zresztą i tak nie mam tyle miejsca w tej chwili na jednostki. Troszkę mi się nie podoba to, że Rosja atakuje Mykeny. I to tak dosyć konkretnie bym powiedział. Niestety. W Rzymie mogę zbudować koszary czy stajnie? Mont Saint-Michel mogę zbudować. Ale Mont Saint-Michel mi się już tu buduje. Nie, Hagia Sofia mi się tam buduje. Nigdzie nie buduje Mont Saint-Michel? To zbuduję Mont Saint-Michel. Szkoda mi ryżu tracić i szkoda mi pszenicy tracić, więc zbuduję to tu. Tak. 9 tur. Uparcie dosyć. Wracaj się. Ten niech do zdrowia leci. Ten procarz no tu krąży wokół tej saletry. Saletra potasowa. Martwi mnie trochę to, że ta Rosja ma tu takie zakusy. Ja bym ich musiał potępić, pogardzić. Wysuń żądanie. Daj mi kazań. Nie wiem dlaczego. Próbuję pogorszyć sobie stosunki chyba z nim. Po prostu. Wow, minus 8 za odmienne ustroje. Wow. Wow, po prostu wow. Troszkę się boję, że jestem bez armii. I to może się niedługo dla mnie źle skończyć. Mykeny właśnie chyba padają w tej turze. Obawiam się. No jeszcze przeżyły. Ale zobaczcie, że tu Grecja jest mocno atakowana ze wszystkich stron. Właściwie. Tu nie mam co szerzyć religii, bo tu jest prawie full, no. Jest miejsce na inną religię, to prawda, ale to jeszcze nie jest tragedia. Idziemy próbować zrobić wojnę teologiczną. Tu na dół. Trochę mi szkoda, żal Mykenów. Mykenów? Kurczę, ten inkwizytor. Na swoim terenie. No właśnie. Bierzemy apostoła w takim razie, no. Co zrobić? Średniowieczne mury możemy zbudować. Nie, ja bym tu zbudował, słuchajcie, dzielnicę przemysłową w końcu. W końcu bym zbudował dzielnicę przemysłową i ona niech będzie na przykład... tu. Tak. Ale jeszcze to, co bym tu zrobił, to kupiłbym... za wiarę? Budowniczego? Nie, tylko jednostki bojowe. No właśnie, to mi się wydawało. Ale za kasę kupił budowniczego, bo nie potrzebuję kasy do niczego innego. Ci oczywiście uciekają, tamten zasuwa. Ten tu pilnuje saletry. Pilnuj saletry. Nie daj zabrać. Mykeny padają. Czemu kojarzy ci się z hańbą, skoro ci dałem koniki? No proszę cię. Mykeny niestety padają? Nie! Wow! Czemu oni nie zaatakowali tych Myken? Dziwne. Ale Farsalo spadło! Niedobrze. Nadal jest tam omianizm, więc mnie to nie martwi za bardzo. Bo nadal moja religia jest w trzech tych, katolicyzm jest w dwóch. Więc mam szansę jakby wygrać w ten sposób. To jest mój cel. Ja chcę wygrać grę prowadzając swoją religię wszędzie, gdzie się da. Ten apostoł ma...
Nie będzie sprzedawca odpustów. Dużo tych jednostek tam jest, Rosja! Boję się ciebie. Nie ukrywam. Zbudujmy sobie tartak. Fortyfikacja. Osadnicy. Dotarli daleko. Ja bym chciał, żeby tu dotarli. Trochę to potrwa, jak widać, bo są dosyć niekorzystne miejsca. Ale wiecie, co by pomogło? Ja wam powiem, co by pomogło. Jakbym z tymi dostał otwarte granice. Czemu ja nie mogę mieć otwartych granic? A jakie są nasze stosunki? Potępienie. A czemu mi potępiasz? Człowieku, ja ci dam coś na pocieszenie. Masz 100 sztuk złota. Szkoda. Dobra, a zróbmy inaczej. Zróbmy tak. Daję ci, co możesz mi dać. Dobra, nieważne. Dziwnie to działa, mam wrażenie. Nie do końca tak, jakby powinno. No i mykeny padły. I poszło się chlastać. A czy to spowodowało, że mykeny automatycznie przeszły na... Nie, nadal jest omianizm, to dobrze. To dobrze, że jest nadal omianizm, bo oczywiście nie chcemy tracić naszych wyznawców. Wyjście stąd. Tak długo gonił, że dogonił, no. Dobra, tych możemy rozłączyć. I ten apostół sobie zasuwa. A ten legionista, biedak, się fortyfikuje, nie będzie atakował. Broń Boże. Ten apostół zasuwa. Ja mam wrażenie, że nie jestem w stanie nic zrobić z miastem, które ma już swoją religię tak mocno zakorzenioną. Że jak tu zrobię szerzenie religii, to ewentualnie mi doda jednego wyznawcę i tyle. Dobra, tych się pozbywamy. Kolejna tura. No ja buduję teraz cudy świata. Trochę też na kulturę stawiam, nie ukrywam. To jest mój drugi cel. Mam 7 na 47 turystów. W miarę mi to idzie sprawnie. A tu jeśli chodzi o wynik łączny, 193, no Rosja. Rosja jest zdecydowanie najdalej, Hiszpania jest też nie najgorsza, się okazuje. Ten Settlers... Czemu tu nie przejdzie? Przejdzie. Czemu on chce iść naokoło? Tego nie rozumiem. Idź po jednym polu w takim razie, no trudno. Co my tu mamy? Ci dalej tu męczą naszych. Ten legionista niestety nie pokona go, a nie mogę go ulepszyć, bo nie mam punktu saletry. Czy oni mi plądrują moje drogocenne kraby? I łodzie rybackie tam? Zbuduj sobie to. No i tu teraz jest, widzicie? 3-7. A nie, mogę nadal chyba szerzyć. A, 4-6, czyli dobrze, ze spokojem mogę sobie szerzyć swoją religię apostołami. Bardzo mnie to cieszy, to w takim razie lecimy tu dalej. Ten apostół też leci dalej. Świetnie, czyli mogę po prostu ich tam... Narażam się prawdopodobnie na wojnę z Rosją, bo na pewno mi się to nie spodoba, że ich tam tak nawracam, ale co z tego. Apostół. Ten idzie dalej w dół. A jak tam ci? O, ci już też prawie dotarli. Tu byś chciał miasto postawić? Raz, dwa, trzy. Tego nie zdobędę. To zdobędę, tego nie zdobędę, ale może to nie jest głupie, bo będzie nadmorskie miasto. Ja chciałem tu postawić, tak? Żeby mieć dostęp... Tak, nie, dobra. Ja robię według swojego, widzi mi się. A ten apostół... Zasuwa! Ten apostół... Zasuwa! Niestety, obawiam się, że Grecja zaraz padnie. A my mamy za to Hagię Sofię. Chyba trzeci cud, jak nie czwarty, który zbudowałem w tej grze. W tej, jakby w tym odcinku gry w dodatku.
powinien pozostać świeckim budynkiem na cześć obu religii, które uczyniły go tak pięknym. Hagia Sofia jest moja. I to turystykę mi podbija oczywiście. W Akwilei mogę zbudować arsenał wenecki. Wielki inżynier, co dwa punkty, pokażę, że szkolenie jednostki morskiej otrzymujesz dodatkową jednostkę morską. Możesz zbudować tylko przy wybrzeżu w sąsiedztwie dzielnicy przemysłowej. Nie głupie. 15 tur mam znowu tracić na to. To mi się tylko trochę nie podoba. Trochę mi się nie podoba to, że nie mam armii. Mówię, no jak mnie zaczną atakować, to mnie zniszczą na czysto. No ale okej. Ryzykujmy dalej. Ci po jednej turze niestety przechodzą powolutku. Ten budowniczy zasuwa... tu czy tu? Tu. Dobra, moi apostołowie. To jest cudowne. To jest cudowne. Cud miód Honolulu. Zniszcz go. Jeszcze nie zniszczył. Czy on to plądruje? Nie, nie plądruje. A, wiszące ogrody, to nie może za bardzo splądrować. To dobrze. To jest Panteon? Wow, to jest Panteon! Haha! Świetnie, 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 świetnie. Jesteśmy w stanie przekonać Rosjan, że jednak moja religia jest lepsza. Przy odrobinie chęci. Kto nie ma rozkazów? Oczywiście apostoł. Tu chodź. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo nas to cieszy. Tu Norwegia, widzicie, że się sama bardzo ładnie rozparcelowała z moją religią. Jerozolima się nie zaraziła jeszcze. A szkoda. Jedziemy w takim razie naszymi apostołami. I patrzcie, jak Kazań nagle zamienia się w Omian. Ja chcę tu postawić miasto, tu jest moim zdaniem lepsze. Raz, dwa, trzy. Nie dojdę do tych rybek. A co one dają? One dają tylko żywność. One nic więcej nie dają takiego w plusie. A tu, no tu jest pole na jakąś dzielnicę, po prostu. Tak, tu budujemy miasto. Dziękuję bardzo, a ten konik... Nie wiem, gdzie może polecieć. Może wracać. Równie dobrze. Miasto zbudowane, więc to najważniejsze. To niszczymy, ten się... Dobra, zaraz. Zbudujemy na początku... Kupimy budowniczego. A następnie zbudujemy jeszcze spichlerz. Żeby jak najszybciej się rozrosło to miasto, wiadomo. Tu arkebuzerzy z arkebuzerami będą walczyć, trochę głupio. Ale jak nie ma nic innego, to muszę się poświęcić i tak zrobić. Dobra, moi apostołowie mogą powoli ruszać na Sankt Petersburg albo na Astrachań? Astrachań. Dobra, idziemy. Proszę bardzo. To jest ten, co usuwa, nie? Ta. Ten, co usuwa, to najlepiej, żeby na Sankt Petersburg poszedł. Bo on jest najmocniejszym apostołem w tej chwili. Jak dla mnie. To jeszcze nie ma ruchu. Apostół jakiś. A Farsalos nie potrzebuje. A nie, przepraszam, Siedler. No, musimy pominąć niestety, bo mnie zastawił. Ten apostoł spróbuje tu kawałek przejść, no i dalej nie pójdzie, bo nie ma ruchu. Dobra. Tu jest jeszcze Panteon. Ci tu walczą cały czas ze sobą. Nie do końca przekonani, co chcą zrobić. Tam się dalej walczy. Tam, dobra, to ze spokojem. Zaczniemy od plantacji, bardzo ładnie, proszę. Ty miałeś tu tartak zbudować, świetnie. Ty jesteś w stanie go zabić? No jesteś w stanie go zabić, tylko że tam jest kusznik, który mnie zabije. Jest tu już omianizm? Jeszcze nie ma omianizmu. Dobra, to co, szerzymy dalej. Jest już omianizm, bardzo ładnie. O, ten sobie poszedł. To dobrze. Idziemy szukać tej saletry, nie? Cały czas. Bez kluczowego zasobu, no jest ciężko, naprawdę ciężko. Legionista może iść, kolejna tura i znowu jacyś apostołowie pewnie będą mieli brak ruchu. Ten apostół co ma? Możliwość szerzenia religii dwa dodatkowe razy, ma 5 razy możliwość szerzenia religii. Idź do Genewy szerzyć religię? Nie. Sewilda nie ma już mojej religii. Spróbuj się tu jakoś przedostać do Kazania na przykład albo coś. Kalinka, Kalinka, Kalinka Maja. Kalinka, Kalinka, Kalinka Maja. A jedno odkrycie ma tekst z Pratchetta, już nie pamiętam tylko teraz które. To takie fajne w sumie było, podobało mi się to.
No ci mnie tu będą gonić teraz uparcie. Się nie mogę dać tak łatwo. Przynajmniej. Okej, okay, i zbuduj kopalnię. Dobra, już ten niech do końca szerzy tą swoją tą. A niech skończy swoją misję w tym mieście. To jest ten, co działa jak medyk, to nic mi nie daje. Ten utrzymuje 100 sztuk, jeśli jakieś miasto na twoją religię po raz pierwszy. To idź tu. Ty, medyku, idziesz tu. Tu się jeszcze... Co to jest? Solikamsk. Dziwna nazwa miasta. Zaraz będzie Mont Saint-Michel. Kolejny cud świata, ale zanim to się stanie, musimy jeszcze konika poprowadzić. Jeszcze kogoś pewnie za chwilę się okaże. Kościół i państwo, dusza i ciało, Bóg i człowiek są jednością na samym szczycie. Bardzo ładnie. A każdy musi tam walczyć na swój sposób, albo pilnować innych. Jedno co mnie zastanawia. O, bardzo mnie to cieszy. Ogólnie Gorgo mnie polubiła. To jest jedyna cywilizacja, która mnie polubiła. Cała reszta mnie nienawidzi. Okej. Okay. Przydałaby się nowa dzielnica jakaś, co? Bo tu obszary mieszkalne, cały czas obszary mieszkalne. Tu jestem na pograniczu non-stop. Uniwersytet, żeby odkrywać szybciej. Stajnie potrzebuję dzielnicę rozrywkową. Albo potrzebuję dzielnicę portową z latarnią. Tu jest dzielnica portowa, aha, czyli musiałbym dokupić to, a nie mam na to tyle złota, bo jestem w ogóle na minusie znowu. Takie cuda buduję i jestem cały czas na minusie, no. Stocznie? Nie, to mi się nie opłaca. Wolę chyba koszary. Ja buduję coraz więcej budynków i to też niestety ma... stanowi taki problem, że... O, tu straciłem suzerena niestety w Amsterdamie. Rozumiem, ja chcę nawrócenia. Ci chcą wielkiego generała, ci chcą nawrócenia, Genewa. Ci chcą nawrócenia, wszyscy chcą nawrócenia. Wow. Ja do Jerozolimy wrzucam cały czas. W końcu tam się nawrócą. Aha, oni zostali już nawróceni. Czyli mam 11 i jestem suzerenem. No dobra, to było śmieszne. Niespodziewane, co najmniej. Dobra, jakie my tu mamy plany? Abstrahań. Zostanie zaraz nawrócony na omnianizm. Ten ma... kapelana tylko, to mi nic nie daje, to iść... Idź tu, do Sankt Petersburga też. Trzeba im stolicę nawrócić. Na jedyną słuszną religię. Ty buduj farmę. Mamy kolejną szansę na... szlak handlowy. No i dlatego mam minusy na złocie. Amsterdam jest fajnym szlakiem, bo mi 17 sztuk złota generuje. Tak w gratisie. To niech to może zrobi. Mało mam tych szlaków handlowych, mógłbym mieć więcej. W sumie. Jakby się tak zastanowić. Czy ty ich pokonasz? Prawie ich pokonasz, niech będzie. Ci się w teorii leczą, ale bardzo powoli. Nie wejdzie tu. Okej, okay, Sankt Petersburg. Doszliśmy do Sankt Petersburga. I eliminujmy inną religię. To po prostu było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jednym tym wyeliminowałem całą religię w tym mieście. Zobaczcie, jaki to jest skuteczny apostuł. Apostuł, postu. Zobaczmy, jak tam nasza religia. I już prawosławie, Hiszpania straciła Rosję. To jest piękne, to jest piękne. To jest ten, co usuwa inne religie? No to nie, to ty idziesz dalej po prostu. Na Brukselę chyba. Bo to są takie miasta, które są... I potem Kordoba. Mógłbym od razu iść na Madryt też, alternatywnie.
Spróbuj poszerzyć tu religię. O, 100 sztuk złota dostałem, bo poszerzyłem, bo zrobiłem tą religię tam w dobry sposób. Dobrze, bardzo dobrze. A w Rzymie budujemy. O, już teraz mogę latarnię stwarzać, bo się to pole tu pojawiło. To co, zrobimy sobie górę cudów? Na to nie mogę, ten, bo nie mam saletry cały czas, kurczaki. I to jest coś, co po prostu mnie zgubi. Brak saletry. I to już któraś gra, w której mam problem z saletrą, przyznam się szczerze. To mi daje wielkiego generała, ja... Nie, to mi nic nie daje. To mi daje plus 3 do złota. Zbudujmy to. Tak. Atakuj. A ty nawet nie masz awansu, człowieku. Spróbuj się uleczyć. Ten konik zasuwa tu. A ci się w ogóle leczą? Oni się nie leczą nawet. Jesus Christ, ja się nie dziwię, że oni nie działają, skoro się nie leczą. Fortyfikacja do uleczenia. Ty, fortyfikacja do uleczenia. Bardzo proszę. Kto tu, gdzie doszedł? No ale to tu nie mam co właściwie już nawracać tego miasta, bo ono już zostało nawrócone. Co ty masz za traita? Medyka. Idź tu. A nie da mi przejść. Czy ja mogę z wami pakt otwartych granic jakoś tu uzyskać? Chyba mnie nie lubicie na tyle. Szkoda, przekaż podarunek. Szkoda, że nie chcesz. Czemu się nie chcesz ze mną przyjaźnić? Byś mi ułatwił życie, człowieku. No to wszystko przez... No pominięcie tury, nic nie zrobię. Też pominięcie tury. Tu się Grecja broni jeszcze i bardzo dobrze. Sparta jeszcze nie padła. O, zszedł. Konik, niestety pominięcie tury. Tu jest budowniczy, to spoko. To jest ten, co nawraca, nie? W zupełności miasta. Patrzymy, czy tu są... Okej, nie ma nic z tym. A ty już do końca abstrahań zamień na naszych. Tak. I wiecie co? Ja w sumie tak się trochę zagapiłem. Ale ja bym mógł kupić kolejnych apostołów. Po prostu. Tak samo tu. Muszę mieć jak szerzyć moją wiarę, nie? Ci oczywiście znowu wycofanie taktyczne na z góry upatrzone pozycje. Ojej, tu są ci kusznicy. Niedobrze. Ci się dopiero teraz ufortyfikowali, bo się zmieniła ta ikonka. No i ten znowu jest zablokowany przez Rydwan. Oż ty, a korunę mi tu założył, no. Muszę bronić tej saletry. No muszę je jakoś bronić. Jak się da, to muszę ją bronić. Sam chciał tu zbudować warsztat. Może. Zbudujmy warsztat. 2 do produkcji. Jednostki bez ruchu. No dobra, to wiemy. Tu jest pominięć, który. Niestety. Ten apostoł tu doszedł do Sewilli. Niech ją nawróci. Ci wybierają teraz plusy. 100 sztuk złota. Niestety nie może nic sensowniejszego. Ale trudno, a ten? Też nic sensownego nie ma. Niech będzie kapelan. Ale to jest akurat słabe. Tu nic nie zrobię. Ten konik, no nie pokona go, ale niech walczy. A ten legionista znowu się cofa. Na z góry upatrzone pozycje. Nie, chyba nie, chyba będzie dobrze. Okej, okay. Za 2 tury pojawia się nam latarnia z Faro. Za 7 tur wenecki arsenał. Cóż chcieć więcej? Dobra, moi apostołowie. Który to jest apostoł? To jest ten, co eliminuje? Tak, to jest ten, co eliminuje. Ja chcę go do Kordoby. To jest po prostu zbyt piękne, żeby nie wykorzystać. Kordoba i Madryt, po prostu nagle się stajecie moimi fanami, wielbicielami. Ty masz co? A możesz tu sobie stanąć. No, możemy od razu go nawrócić. Ale się trzyma. Ta Sewilla cały czas widzę. Tu trwają walki non-stop. Ach, wiele w życiu widziałeś, ale tak podłego przywódcy jak ja nie. I się zdenerwował i nic nie powiedział nawet.
nawróciliśmy jedno z ich miast. Tak, i będziemy nawracać więcej z waszych miast. No, nawet trzy miasta, już cztery miasta nawróciliśmy. W ogóle, co ty wiesz o zabijaniu? O nawracaniu właściwie powinienem powiedzieć. Konik czeka, niestety, no jestem zblokowany zupełnie. A ci się nie chcą dać nawrócić. No, już się nawrócili. A teraz idziemy dalej i nawracamy w Wilno. Akurat Wilno mi się nie opłaca nawracać, bo to mi nie przybliża do... To muszę tylko uważać, żeby nie było jakiejś walki teologicznej. Nie przybliża mnie to do szczęścia, jakim jest... No, może w Koryncie zrobimy jedno szerzenie, tak żeby była trójeczka. Chcę mieć gwarancję, że wszystkie miasta są moje, nie? Idźmy tu. Dobra, kto jest bez ruchu? Kolejny apostuł. Konika nie chcę stracić jednak, wiecie? Ten tu jeszcze, ten może się tu poleczyć. Mam wrażenie, że tamci się w ogóle nie leczą z kolei. Ci arkebuzerzy. Nie wiem, z czego to wynika. Ta latarnia morska przyciągała oczy wszystkich. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczcie, jak ładnie się buduje dookoła, ten taki szlaczek powstaje. Piękna latarnia. Ach, jaka piękna, cudowna latarnia. I wszystko w złocie. Świetnie, mamy latarnię. Fajnie, nie? Zbliżają się barbarzyńcy. Do Antrium. To w Antrium byśmy musieli coś zbudować. Spichlerz się zaraz sam zbuduje. Ja bym musiał tu kupić na przykład kusznika i kusznikiem wykosimy tego gościa, spoko. To mi pasuje. Tu mógłbym zbudować terakotową armię. Kolejny cud świata. Tam to się za 5 tur zbuduje, to się za 6 tur jest w stanie zbudować. Dobra, to stawiamy. Ja kulturę teraz tu przyciągam, nie? Turystów kulturalnych. Religia swoją drogą. Mam już wszystkich poza Hiszpanią w swojej dominacji, więc jest szansa, że grę skończymy w następnym odsłonie na przykład. Czyli w 4 odcinkach by wychodziło na to. Ten apostuł... On tu nie ma jakichś specjalnych traitów. Nie. Dobra, idzie po prostu szerzyć religię. Ten już tych nawrócił. To idzie szerzyć dalej. Dobra. Kto jest jeszcze bez... tu nawróciliśmy Korynt o jedną jednostkę, bo nam się tak trochę powoli chciał wymknąć chyba. Takie miałem wrażenie. A idź drogą morską, będzie szybciej chyba. Tu. Co tu się dzieje? Tu się pojawiają włócznicy. Dojdę do Kordoby. Dojdę do Kordoby, mówię wam to, ja. Tu nie mogę wejść, bo jest już zajęte, nie? To jest problem. Oni się nie leczą w ogóle. Nie będę tracił czasu, niech idą. No i tu ten po prostu mnie nie wpuści, nie dopuści mnie do tej saletry. Ja bez saletry nie mogę jednostek ulepszać. Co my tu mamy? No to Wilno, mam nawracać Wilno. Ja bym wolał chyba do Koruny dojechać i do Walencji. On ma już i tak w sumie jedno szerzenie wiary, a dobra. Niech mają omianie. Co się będę krępował. Dobra, ty zasuwasz pieszo. Bardzo ładnie, wybieramy produkcję w tym, ale zanim to nastąpi, to ten strzela. Pozbywamy się tych zwiadów, tam trzeba obóz zniszczyć najemników. Niestety pominięcie jednostki, trochę mi to się tu nie podoba, no ale co zrobić? Nic nie zrobię z tym. Tak naprawdę no została mi tylko Hiszpania do rozwalenia. Ci niestety tu będą plądrować. Za chwileczkę. Ten ucieka hen precz daleko. Z jednym obu znajomników, z którym jeszcze sobie nie poradziłem po prostu. A tu byśmy zbudowali kolejnego budowniczego. 8 tur niestety. Kupiec, który jedzie stąd. Co on by mógł zrobić? Ja myślę, że jeszcze te 5 tur do terakotowej armii sobie podarujemy i to będzie odcinek pod tytułem Cuda natury. Ja bym potrzebował coś, co daje mi kasę. Amsterdam mi daje znowuż dużo kasy, ale to jest daleko. Produkcję też lubię, nie? Sankt Petersburg mi daje dużo bonusów różnych, ale chyba Mykeny, wyślemy do Myken. A, dobra, weźmy Amsterdam. Taki daleki szlak.
Nadchodzę. Uwaga! O! Jak mogę im się przeciwstawić? I na razie wierzą w Panteon. Bo jest za mało jeszcze moich wyznawców, ale spokojnie, dojdziemy do tego. Jeszcze chciałbym, tym apostołem akurat, chciałbym jeszcze Madryt oczyścić. A w tym czasie mógłbym jeszcze kolejnego apostoła wykupić. Tak swoją drogą, skoro była o tym mowa. Mam nadzieję, że Hiszpania mi nie wypowie wojny. Na razie jest stan niewzruszony właściwie. To ciekawe. No nie jest, nie ma smutnej minki. Dlaczego? Jakie są nasze stosunki? Wrogość tylko. Złóż propozycję. Otwarte granice. Uczyń tę umowę bardziej. Czemu nie chcesz? A, trzeba ustalić czego. Czemu nie chcesz otwartych granic, człowieku? Co by było potrzebne? 8 sztuk złota i 3 na... Biorę to, w ciemno. Niech gościu myśli, że jestem fajny. Bo to mi poprawi stosunki. A, już się pojawiła minka teraz dopiero. Ten mnie tu martwi, bo on tu nie chce nic ze mną robić. Ciekawe, że tamtych mogłem na otwarte granice namówić, a tych nie. Tu jest niestety patowa sytuacja bardzo. Nawet bym powiedział, że bardzo, bardzo patowa. Ale ten już nawrócił Wilno? Nie. Ale czy ja chcę nawracać Wilno? W ogóle mi się nic nie pojawia. Oni w nic nie wierzą w tej chwili. Ale zacznijmy od tego gościa. On tu nie ma jak dojść do Madrytu. A, tu jest Panteon. Dobrze, 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 dobrze. Spokojnie. Tu mam małą armię. Która... O, ciekawe, czy on może szerzyć z wody. Też. To było intrygujące. My próbujemy przejść do... Akoruny. A ten chciałby się dostać, no tu, do Kordoby, do Madrytu. Pominięcie tury. Mam nadzieję, że tylko wojny mi nie wypowiedzą. No, okej. Od biedy. Tak naprawdę. Tu się trzeba bronić. No. To jest głupie, że nie zawsze zareagują. Ten interfejs. Ten konik jest w stanie zabić chyba tego strzelca. Tak. Ty robisz to. Jeszcze nam został ten gościu. No idź tu. Spróbuj się tu uleczyć. Nie wiem. Może ci to pomoże. Nie mam saletry i się z tym źle czuję. A ten musi iść spróbować wygonić tamten obóz najemników. Barbarzyńców, znaczy się. Wojna teologiczna. Chciałby odzyskać swojego szpiega. Ha! Dobre! Dobre, przyjmuję propozycję, proszę bardzo, ja nie potrzebuję tego szpiega, nie potrzebuję go zupełnie. Nie chcę tam śledzi. Tu nastąpiła wojna teologiczna. Mamy humanizm. Jest ona niczym ocean. A jeśli kilka kropel w ocean. Czy ja chcę coś tu zmieniać? Chyba nie. To mi pasuje z tym wielkim naukowcem. Ustrój też nie będzie zmieniany przeze mnie, jest dobrze. Niemożliwe. Czyje to są tereny? Gorgo, czy my nie mamy otwartych granic? Wow, czemu nie mamy otwartych granic? Gorgo, proszę cię. Ja cię też bardzo lubię, ale ja potrzebuję tu przejść. Saletra, Saletra. Jesteśmy na dobrej drodze. Czy ja tu dojdę do tej Hiszpanii? No nie da mi dojść, no. Zdecydowanie mi nie da dojść. Mógłbym się bawić z nim dalej w walkę, ale ja po prostu nawrócę to. I tyle. Szkoda trochę gościa. Ale dzięki temu Cordoba staje się po prostu moją wyznawczynią. I no to jest ostatnia już cywilizacja. Muszę 50% miast Hiszpanii przekabacić na swoje. I to jest do zrobienia. To jest naprawdę do zrobienia. Tylko trzeba dojść tymi apostołami. Wszędzie, gdzie nie tylko. Gdzie tu... Czy ten może szerzyć? Może szerzyć z morza. Świetnie. A ten może iść tu na Brukselę. Która jest rosyjska. Wow! To oni mają 3 miasta tylko. Czy oni są w wojnie z Rosją? Nie. Tylko... A, Gorgo już też tam opanowała trochę sytuację. I tylko Rosja ją wyzywa.
Spoko, ten apostół. Nie ma co tu szerzyć religii, ja muszę zdobywać nowe miasta. Tu idź. Tyk. Ten konik coś jest w stanie zrobić? Ci są w stanie chyba więcej zrobić. No dobra, atakuj. Ten niech spróbuje się uleczyć. Zobaczymy, czy to coś, czy to w ogóle ma szansę powodzenia. Ten tu został osaczony troszkę. Aczkolwiek, no dobra, tego zniszczymy. I następna tura. I zdaje się, że teraz nikt mi wojny nie wypowie. Odpukać. Atak na miasto. Mamy taktykę obleżniczą. Jeszcze nie zbudowaliśmy cudów? Tura? Dwie tury. Dobra, to dwie tury, słuchajcie, jeszcze wytrzymajcie. Dobra, ze mną bądźcie. Można kupić za wiarę, cieszę się niezmiernie. Wpierw patrzymy tak. Potrzebuję świątynię. Potrzebuję więcej wiary. Ty zestrzel tego do końca. Żeby mnie nie nękał w razie czego. Ten się dalej będzie przebijał, tylko ja musiał się do góry przebić. No tu się nigdzie nie wcisnę. Swoją drogą, saletra jest bardzo ograniczonym zasobem. Trzeba zauważyć. Dobra, idź na razie tu, zobaczymy co dalej. Rycerzy pomijamy. Ten apostół będzie dalej nawracał i mamy Omian. W tamtym miejscu bardzo nas to cieszy. Próbuj się awansować. Próbuj się awansować, bo to cię wyleczy. Oni się w ogóle nie leczą. Jeden punkt żywotności ma. Oni się w ogóle nie leczą, 71 ma. Przez to chyba, że nie mam tej saletry. Mam takie wrażenie. Dobra, moi apostołowie. Zostali zblokowani. To niedobrze. Ci strzelają, Sparta, do Rosjan. Wspólnota wenecka. Bardzo ładnie, arsenał wenecki. Następujący napis. Szczęśliwe jest miasto, które w czasie pokoju myśli o wojnie. Bardzo ładnie. Oj, nie, przepraszam, moje... Przepraszam bardzo. Nie chciałem cię wkurzać. Co ty za ten? Gdzie ja wojsko w ogóle? Gdzie ja mam wojsko, człowieku? Ja mam minus 15 z jednostek. To i tak dużo w sumie, ale to chyba przez tych... śmiesznych ludków. Dojdźmy sobie do Akoruny. O, albo nie dojdźmy. Kurczę, ona, oni wszędzie tu trzymają jednostki. Straszne to jest. Bo nie ma jak dojść do tych miast. Dobra, tu się będziemy przez Genewę przebijać w takim razie. I Akwileja zbudowała cud. Cud nad cudy. Możemy w takim razie zbudować... dzielnicę wojskową bym zbudował. I zbudowałbym ją tu. Tak. To co, że teraz straciliśmy dużo. Dużo straciliśmy, to prawda. Ale myślę, że to się opłaci. Tu jesteśmy suzerenem, tu jesteśmy suzerenem. Mamy dwóch emisariuszy do wysłania, wysyłamy ich do Amsterdamu. Wszyscy chcą nawrócenia? Nie, ten chce generała, ci chcą nawrócenia. Ci chcą nawrócenia i ci po prostu taktykę jakąś tam. I tu jest znowu niestety jednostka, która jest lepsza. Spróbuj wejść w morze. Tu jest przesmyk taki wąski, to też jest problematyczne. Bym powiedział. Dobra, ten już swoje naszerzył. No muszę iść na... Hiszpan. Hiszpanów. To mi daje dużo kasy. Postrzelamy. Trochę. Spróbuj się przebić, jak najdalej w świat. To jest... Oż ty. Gościu mnie tu zaskoczył. Przyznam się szczerze. Dobra, to jeszcze dwóch apostołów kupimy. Albo jednego, bo na drugiego mi nie stać. Dobra. I ostatnia tura, bo budujemy terakotową armię. Tam się świątynia tylko buduje, dobrze. Na świecie istniało 7... Ta-dam! A odkrycie terakotowej armii... Możemy nazwać ósmym.
Bam, bam, baram. Tak naprawdę Rzym jest bardzo ładnym miastem. Weźmy sobie, kliknijmy tylko na Rzym, słuchajcie. Cuda! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem cudów ma Rzym! Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne, ja się pytam? To jest cudne, to jest cudowne! Ci mają siedem, Aquileia ma trzy cuda, to jest dziesięć cudów mam. Czy ci coś zbudowali jakieś cuda? Nie, ci nie zbudowali żadnych cudów. Dziesięć cudów świata mam. Jak popatrzymy sobie po wyniku, kultura 9 na 55, bo wszyscy ciągną do mnie po prostu. Religia, niestety cały czas walczymy z Hiszpanią. W podsumowaniu, naukowo jestem na trzecim miejscu, bo tyle po prostu mam punktów nauki na turę. To na tej podstawie w tej chwili ludzi szereguję. Jestem na prowadzeniu kulturalnie. Jestem na czwartym miejscu przez dominację, dlatego że przez dominację Hiszpania miała dużo podbojów i ma największą armię prawdopodobnie. Jeśli chodzi o zwycięstwo religijne, no to jestem na prowadzeniu i do tego zwycięstwa dążymy, słuchajcie. Ale to już w następnym odcinku. To już w następnym odcinku, czy uda nam się nawrócić. Tu jestem spokojny o Rosję. To, że mają tu jedno miasto, właściwie to nie szkodzi. Ja muszę nawrócić te dwa miasta tak naprawdę, albo Madryt i Walencję, żeby wygrać grę. Czy to nam się uda w kolejnym odcinku? Mam nadzieję, że tak. Dajcie mi dużo łapek w górę, jeśli chcecie zobaczyć w ogóle ten ostatni odcinek. Ja bym chciał go nagrać oczywiście i wam pokazać. Myślę, że będzie ciekawie i będzie moja pierwsza wygrana na szóstym poziomie trudności. To jest bóstwo, tak? Jeśli dobrze pamiętam. To jest nie, to jest imperator, przepraszam. Także zostawcie dużo łapek w górę, zostawcie komentarze oczywiście, jak wam się podoba kwestia wygrywania przez religię w cywilizacji. Problem mój jest taki, że tu nie mam armii i dlatego nie jestem przekonany do końca do tej zasady. No ale cóż. I oczywiście subskrybujcie mój kanał, a ja się z wami widzę w kolejnym odcinku Nieporadnika. Na razie!